No dobra. Co my tu mamy? Miałem tutaj robić strzały. Żeby to zrobić, to ja muszę odpalić tu, a gdzie jest opał u mnie. Trzeba to zbierać. To jest za mało. Słyszałem. Czyżby łoś się pojawił? A, wilk tu dalej krąży. Jest wystraszony. Już nie. Nie chcę też do niego strzelać. A, jeszcze by trzeba było też jakieś żarcie zdobyć. Tu leżała ta sarna. Tu nie ma. Musiał chyba jeden dzień spędzić, żeby zrobić strzały, przynajmniej te. O, a to te króliki, które zjadał. Ja mam tylko jedno. To nic, ja je zabiorę, tylko tam był drugi prawdopodobnie. Troszkę... Nie wiem co. Nie wiem, on już zdążył zeżreć, ale... A nie wiem, czy trzeci tu nie... Ja chyba tylko dwa były. Dobra, to zabiorę te króliki. Dość ciężki, to jeszcze tam coś jest. Too heavy. Dobra, myślisz. Drugi jest tu. A, ten pewnie zeżarty na maksa. To nic. Coś tam wyciągnę minimalnie. Can't feel my feet. Wilka gdzieś tu walić, tylko że mam mało strzału, dokładnie jedno. Coś to? I obróbmy trochę tych królików. No. Żeby się ogrzać, to jeszcze jelito.
Pieli to. Niech to się gdzieś suszy. Wilki na razie rzuć tu. Skóra się ściągnie. To wilk tam gdzieś. Czymś go ubił. Bliżej tu. Poważnie, przecież dostał prosto w łeb. Nie mam żadnej strzały. Nie no, muszę go pogonić, bo... Przynajmniej to do obrony. Beznadziejne są te wilki. Czarne. To by padły od razu. W śladach muszę, tylko kurczę, zostawił jakieś ślady. Tu jest jakiś wilk. To chyba nie ten. Nie. Kurczę, to są te, co wcześniej uwijałem. Ten tu jest. Dobra, muszę iść za tą krwią. Moja strzała. Prowadzi mnie w cholerę. Się jeszcze okaże na końcu, że nie będzie miał strzały, bo ją zgubił. Gdzieś to tam po obiegu. Nie mogę wejść. Powinno być takich miejsc. Czyli on tam wchodzi, to ja powinienem też móc. Pytanie, gdzie on... Gdzie te ślady? No nie wiem, gdzieś tu musi być jakiś ślad. Teraz już nie znajdę. Co za... Beznadziejne wilki. Jakieś ptaszki słyszę. Dobra, wracam. Some place to escape this cold. No, sobie tu jest jakaś ambonka. Czym? Kamieniem mogę was. Tylko jednego by, reszta ucieknie.
die if I don't warm up soon. Gdzie on jest? Reszta zwiała. Wracam. Rzucimy na razie tutaj, bo... Mogę zwabić jakiegoś intrusa. Tu jest... Łódka. Nie wiedziałem. Wolna. Świszcząca grzęda. Pięcie Blackrock. Farmakuka, czy ja? Strony tego. Cześć, macie to? Słychać mnie, słychać. Dobrze. No nic, wracam. Wilka nie znajdę. Jeśli się zachciało strzelać do niego, to teraz... Wezmę coś do samoobrony. Nie wiem, gdzie on uciekł. Ja mam ile? Ze 3 groty? Z 3 strzałami będę chodził. Chciałbym zostawić te wilki w spokoju, a strzelać tylko do jakiegoś jedzenia. O kurde, kto tu patyków tyle nagubił? Czy ja tu zejdę? Czy zejdę, tylko czy się nie połamię? To bardziej miałem na myśli. Chyba, że on gdzieś tam pobiegł, tylko mnie tutaj tak... O, w balona zrobił. Dobra, na razie pobiegnę do chaty z powrotem, bo marnowałem ostatnią strzałę. To dużo opału potrzebuję, żeby móc strzały zrobić. Na szczęście trochę tego tu jest. Nie pamiętam, jak ja tu przybiegłem. Tam gdzieś wilki leżą. Drodze tam, czyli tam na dół, dobra. A, tutaj jest oznaczony teren łosia. Blackrock. Właśnie szedłem do kopalni. Ostatni punkt zwiedzania tej mapy. Się połapałem, że strzały zużyłem. Na tych szarych wilkach to one tak idą. Je zabierają ze sobą, nie ma łosia? Słyszę znów pardwę? Nie. Czasem takie dźwięki, jak te ptaszki. Zupełnie coś innego. Dobra, tam mam jelenia, tu mam wilki. Mógłbym trochę mięsa poprzynosić, tylko muszę się najpierw zagrzać. Słońce jest, darmowy ogień. Przecież nie idę pod wiatr. Czy idę? Tak trochę. Tragiczne jest to poruszanie. Muszę zostawić też ten... kamizelkę. Potrzebnie ją zabrałem w tą... No idź, że... Słońce zajdzie, to ja tu sobie wykorzystam ogień. Nie mogę, a tu też nie mogę, a tu mogę. Żeby nie tracić zapałki. Come on. Wiało mi z tyłu zza chaty, jak szedłem. Ciekawe, czy teraz. It worked. Myślałem, że znów tutaj zrobi mi. Na złość i mi zdmuchnie, jak tylko odpalę.
Nic, trzeba teraz smażyć co mam. Robić te strzały. To jest takie małe. Okej, to jest całe. Tu są te dwa małe kawałki. Jakieś te króliki spuchły tu. Za duże są. Wody ile mam? Patyczki chyba miałem do wysuszenia. Chociaż może teraz zrobię wody. Ja bo smasz to. Sobie z part wyściągnę trochę mięsa. To też taka. Minut. Musi trochę tego jelenia ukroić. Nie wiem, ile on ma w sobie. Nie za dużo. To jest ten z moją strzałą. Skąd ten wilk tu? Zejdę tu. No chyba nie on. Dwa tu by były. Dobra, jelenia trzeba obrobić. Jak coś to jeszcze pałki tu widzę. Słabo. Trzeba będzie na te wilki tam pójść. Nie, to na pewno inny. Minuta. Więc podejdę chyba do tamtek. Tylko, czy ja coś tutaj noszę takiego? No, tylko co, wody dużo pewnie. Przejdę się do tych wilków, trochę ich ukroję. Co, jest tu ciepło? Przy tym jest, grzeje się, ok, czyli mogę tutaj robić strzały. Ale muszę mieć jedzenie. Tak jak tu zacznę chwilę koczować, się tu łoś zrespi.
co ten wilk tak nie zachodzi. Nie jest chyba ten, co moją strzałę porwał. Ile ty masz mięsa? 4. Ile ja bym chciał? 2 na razie. Jeszcze ze 2 bym wziął. Dobra, to tu jest 2. To 4 kilogramy. To już całkiem dobrze będzie. Tyle do chaty. O kurczę, ale tam mi się mogło już spalić. Przeholowałem chyba. Postawiłem coś na oknie, kurczę. Mam nadzieję, że nie. 12, 24 minuty, 28 miałem plus wygnięcie. Nie powinno się spalić. Przeholowałem to. Idzie. Getting dark out here. Time to look for shelter. Okay. Okay. Trzeba by zrobić strzały. Zwykła strzała, 45 minut. Zagotowane, znaczy smażone. Jakaś zorza się szykuje. Jeszcze jedną strzałę. Halo. Chodzi tu ten wilk gdzieś. Jak on się będzie zachowywał w zorzy, czy to spłoszenie już mu przejdzie? Mam chyba jeszcze surowce na jedną strzałę, tak. A nie, aż 4 groty mam. Aha, ale promień mam jeden faktycznie. Chciałbym to wyschnąć. Zdążę. Nie wiem, czy w kopalni też nie było czasem. Sztatu chyba był. Tam bym może dokończył, tylko musiałbym zabrać. Tak, tu są 3. Przynajmniej 2 gałązki, tylko te były później ścięte. Na razie to tak, partwę sobie obskubię. Potrzebuję te pióra jej. Ile to jest tych piór? A ile ja potrzebuję na naprawę śpiwora? Pięć. Z niej będę miał tylko 4.
Nic, na razie zrzućmy taka. Ja bym potrzebował jeszcze tą trzecią strzałę zrobić. Na razie nie będę nastawiał. Bo... Później rano to nie będę miał już ogniska. Będę marsnął. Okej, więcej nie zrobię strzał. Teraz mogę skubać dalej to. Chciałbym jeszcze jednego ptaka złapać. Zaraz, ja mogłem przecież jeszcze tu spadać. Czy tu jakiś sygnał tu jest? Czy iść badać teraz sygnał? Chciałbym jakąś kawę walnąć. A, już mogłem już tego ptaka skończyć. Się ruszyć tą kawę. Dorzucę trochę. Jak wrócę, to żebym jeszcze tu miał coś. Tam, gdzie wilki. Będzie daleko. Muszę ominąć jakoś. Co jest?
co nie, idę tam. To jest to miejsce, co przedtem się też wspinałem. Jakby iść na górę. Can't feel my hands. Jak tu się wchodzi? Będzie pewnie rozbity samolot. Wchodzę na jakieś dziwne tereny. Koło tej ambony, co przedtem było. Nie, to tu będzie skrytka. Gdzie to jest? Hope nobody needs this anymore. Zapałki i spray. Zapałki, okej. Tam idzie. Jest to jakieś zwierzę. Nie, nie bardziej. Zresztą zwierzę to by było miało poświatę w czasie zorzy. Dobra, wracamy. Trzeba tu się zagrzać i rano uciekać dalej. Daj mi może to. A czemu? Rewolwer. W czasie zorzy to chyba on jest taki najbezpieczniejszy. Można strzelać, by odstraszyć. To jak najtruza to zapałki. To całkiem dobre dali w tym skrytkach z ostatniej, którą tu szukałem niedaleko. No nic nie było, była pusta. Farba no to słabe. Mogę sobie zaznaczyć co najwyżej chatkę tutaj farbą. Schronienie jakie było. Nie, które tutaj bezpieczeństwo przeszukane.
interesujemy. Będę tymi ogniskami zaznaczał miejsca, w których mogę obozowisko zrobić. Krzesło to jest rozwalę. No dobra, można iść chyba spać. Tylko sobie zjem. To było nadgryzione. No dobra, niech to się pali. Może jeszcze ciągnę jakąś. Konkretną. Chyba. Coś zostawiłem, nie? No, pora iść spać. No i musi dmuchać. Nie przyszedło się. Czekać na lepszą pogodę, czy iść w taką? Czy te króliki, wyciągnę skórę z nich. To zabiorę ze sobą. Dwie. Można by było porobić więcej tych strzał. A ile mam piór? 14. 3, czyli 9. To wystarczy. Wody jeszcze. Teraz, jak ja to szedłem, jestem, nie mam narysowanej tej chaty. Tu, a chcę pójść, czyli tak, na północ, później przy jaskini. Czyli tam najpierw. Coś jeszcze miałem zabrać, chyba nie. Chyba ruszam. Na północ, jak dojdę do jaskini, to na zachód. Tylko tu kurczę, ta pogoda taka niewyraźna. Już dojedz to. Nie wiadomo, kiedy będzie jedzenie następne.
Wezmę sobie to do ręki, jakby czasem jakaś wataha. No, szybko zmarznę. Trzy strzały, mogłem mieć cztery, tylko ten wilk jedną gdzieś porwał. Gdzieś tu była jaskinia. Już przeszedłem. W jaskini była dróżka, więc to będzie tu. Nie, bo ja widziałem jaskinię dość dobrze, więc to będzie jeszcze dalej. Tak, bo tu się biłem z wilkami. To będzie za tymi drzewami aż. Tej mapy tak nie znam w tej części za dobrze, więc tylko się trochę zastanawiam czasem. Jak to było? Gdzieś powinny wilki też leżeć. Tu ubiłem. A to dopiero tam będzie jaskinia. Czyli tu będzie to przejście, ale to muszę się zagrzać. No tu paliłem ogień. Tu jest jeden wilk. Czy on? Myślę, że będzie miał strzałę. Jeszcze dwa. Trzy. Ej, a gdzie, jak się ciebie? To prawie zjedzony już. Tamten ma 5 kilo. Aż dziwne, że tyle ich jest i się boją. Tu jest jaskinia, okej. Okay. Już się trzeba ogrzać. Zobaczy. W którym kierunku od jaskini trzeba iść. Są surowe. Chyba miałem też napieczone takiego zwykłego. Czy nie? Nie. Czyli jestem w tej jaskini. To tak jakby trochę jeszcze drogą i wtedy skręcić. Ej. Jakbyś tu wszedł, to bym cię ustrzelił. Tylko kurczę. Ja się jeszcze cofnę, tak żebyś ty się nie bał aż tak. Widzę, że jesteś... Dobra, następnym razem. Co? Nie przyjdziesz już? Przyjdź. Widzisz, fajnie. Coś to zrobił. Mięsko w cieple. Robiane. Zagrzeje. Przyjdą. Może kolejne przyjdą. Jeszcze tu biegało chyba ze dwa, tak?
Chodź, czuję. Ćwiedzia nie zabiło, też gdzieś tu. Niedaleko. O, może by ogień zrobić. Turned out pretty well. Dobra, to zbieram jeszcze trochę patyków. Chcę potem nocował. A trochę to nie wiem, czy chcę iść dalej. Są tam wilki. Czyli do. Popoczu. Chodź. Oddaj strzałę. Oddaj strzałę. Tylko muszę patrzeć na ten łuk, bo on też już wiele nie ma. Jeszcze chyba trzeci był. Wilk. Mi się wydawało, że trzy widziałem. Idzie. Obudziłeś? Co się boisz? Chodź. Schować, bo on jakiś taki pokliczny. Więcej mięsa wezmę do plecaka.
Aha. Nie ma czym palić, może wrzucę ten jeden węgiel. Gdy do kopalni to tam będzie. Ja tu chcę już przenocować teraz. I tak to musiałbym trochę więcej opału znaleźć, żeby to dosmażyć. Kurczę, to noszę. Się trochę podsuszyło w tym czasie. Jeszcze jeden. Strzałę ma. Ten co? Co ci jest? Nie, zabić go tu. Złamałem. Chyba ta, co teraz ją znalazłem. Ja potrzebuję patyki. Kurczę, to cztery tutaj się błąkały i one wszystkie... Piąty. One wszystkie są spuszone, to jest ciekawe. Spokojnie w 5 sztuk zawiązać jakąś pakę. No i przyjdziesz do mnie. Tak, raczej nie przyjdzie.
ale potem znalazłem. Damn, I'm freezing. It's dusk, so night can't be far behind. Dobra, jeszcze troszkę patyków pod kosztem życia, bo regeneruje w nocy najwyżej. Need to find some place to escape this cold. Nie ma tyle drzew. Dobra, wracam. Jeszcze jeden wilk się plącze gdzieś. W sumie to już ich zabiłem, ile? 5? 3 w jaskini, 4 tam. Tutaj leżą 3. 7, 8 jeszcze chodzi. Może przyjdzie. Dobra, spadł. Ile mi ognia? Wystarczy tyle, będę smażył, a resztę zostanie surowa. Są 3. Jelita stąd tych wilków pościągać, jak to się będzie smażyło. Jak się tu suszą, może się kiedyś do czegoś przydadzą. W sumie to mógłbym to rękę
To dobrze. Że przyjdzie tamten, jak będę miał jelita. To już nożem zrób. Może piwo? O. Tak pośrednio. Ile tu jeszcze robię? Akurat na wszystko. Czyli jeszcze jeden. No i dobra. Wody ile mam? 1,62 chyba tu była. Jest. Dobra, pójdę spać. Cześć, panie Yeti. Kolację? Tak. Trochę tu tego jest. Wilki, jak głupie, wchodziły mi tu do jaskini, to sobie je odstrzeliwałem. Trochę za wcześnie na spanie, ale to najwyżej z rana coś porobimy. Jaka tam pogoda? Troszkę wcześniej pewnie będzie zimno. Może tego ostatniego bym tu zwabił. Też go ubił w środku. A szkoda mi też w sumie strzał. Porobię coś jeszcze, żeby czasu trochę. Przykładowo ta strzała złamana. Co jeszcze? Może coś do reparacji jest. Buty, ale nie mam skóry. Mam zwykłą skórę, nie mam. Kurczę, miałem buty w tym. W chacie tam mógłbym je zedrzeć. Te sportowe. Króliki też się tam suszą, to mogę naprawić. Cicho, jakby coś przestało dmuchać. To sobie wezmę. Trzeba będzie jeszcze dorobić strzał. To niech się tu suszy. Może kiedyś coś do czegoś się to przyda. Śpiwór. Bierzemy. Jeszcze jedna ta partwa i mogę je naprawić śpiwór. A ile on kosztuje? Ten. Jaki koszt szmatek? Dwie to miałbym.
Jak będą gdzieś te kaczki chodzić, to je trzeba wybić. Znaczy jedną wystarczy. Pół, mało wody. Dobra, spadamy stąd, trzeba dojść. Ładna pogoda jest, pewnie zimno, ale co zrobię. Damy radę rozpalić od tego? Damy radę, no to zróbmy sobie darmową pochodnię. Jakieś zupki może. That's done. O, pióra tu gubią. Ciekawe. O, było i zniknęło pióro. Mamy do picia. Coś. Rejsi może być. Wielka róża może być. No i dobra. Trzeba ruszyć wreszcie. Jeden dzień spędzony tam na robieniu strzał. Drugi dzień tu w jaskini. Troszkę drogą do góry i w lewo. Tam powinno być przejście. Gdzieś tam między skały. Ale tu trupów leży. Wilczych. Tam raz, tam dwa. Tamten jest jedzony prawie, tu trzy, a tutaj gdzieś teraz czwartego ubił. Jeszcze jeden gdzieś chodzi. Tu jest ten czwarty. Plus trzy w jaskini leżą. A ten jeszcze też zapomniałem, to ich dziewięć było. Bój się, wilk. Tu muszę gdzieś zjechać z drogi. I chcę dojść do kopalni. Tak jak on pobiegł w sumie. Czy tu jest jaskinia? Wyjdź. Jest. Trzeba by ją narysować, tylko muszę... Może on za mną przyjdzie i sobie go tutaj też ubije. Będzie jakiś zapas mięsa. Chodź. Pewnie jest jakaś taka wewnętrzna. Nie, normalna. Kurze, to skaty wygląda jak misiek. Po co mam zeżreć? Zostawię tu. Jak kiedyś będę przechodził, to sobie zjem, jak będę w potrzebie, tak zawsze robię. Jak już zabijam, to staram się przynajmniej mięso powyciągać, żeby na przyszłość było. W sumie to tu masz ognisko, to zapal. O! Choć tam część była zabita i nie
obrana z mięsa, że tak powiem. Taksujmy tą jaskinię, zobaczmy jakie to jest położenie odnośnie mojego punktu. Czyli jestem tu. No to dobrze, idę. To jest most do jaskini, nie do jaskini, tylko do kopalni, ale on jest zawalony. Muszę tu zejść. Czemu? Ja nikogo nie drapię. Poza tym, że mi się łuk kończy. 4 strzały muszę zrobić. Kurczę, czy ja zabrałem te patyki? Zabrałem. Ile mam wody? Wody dorobię. Mam opcję. To niech się na razie odsuszy trochę, chociaż. Żeby tego wilka tu przygonił. Tu jakby go rozłożyć w jaskini. To nie był głupi pomysł, tylko czy on będzie chciał tu przyjść. On się straszy i musiałbym mieć jakiś zapach, mięso. Co to był on? Coś tam się dziwnego dzieje za... Czyżby miało się rozpadać? Mucha już, kurczę. Nie pochodzę z tą... pochodnią za dużo. Tym wąwozem tam się idzie do tej... Chyba tu czasem misio chodzi, bo tak mi się coś przypomina. Jak? Źle poszedłem. Ja poszedłem na drogę. Aha, i w lewo, okej. Po drodze jest do jaskini, do kopalni. To jest ten wąwóz. Tak. Niedźwiedziowi na twarz nie wyszedł. To jest tu. Tylko czy tam też było przejście? Chyba było. Ja troszkę kółko zrobiłem.
początek głupca. Spróbuję podpalić. Schodzimy na dół. Może mi się uda przekłamać, że mi nie zgasi. Osłonięty jestem, to nie powinno. Wyłaś. Spokojnarze na dół, to już mi zgasi. A tam wilka, bo tu czasem jakiegoś widziałem. Gdzieś tu musi być jeszcze wyjście na górę z powrotem. Mam wrażenie, że tu mucha mocno. A ja pochodnie dalej niosę. Jak tu się wychodziło? Czy tu jest wejście? Czy po drugiej stronie jakoś? Paczka tu jest. That'll come in handy. Bez przesady, po co mi to? Tam jest węgiel. Czyli jestem pod kopalnią. Pamiętam, jak się tu wychodziło, pewnie po drugiej stronie. Trzeba tu gdzieś zapalić. No, no tak, przecież jak jest most urwany, to muszę wyjść tą stroną. Nie wiem, gdzie ten most jest nad kopalnią. Tu jest chyba. Tu, po kawałek i tu. Czyli tam bym doszedł po drodze, ale tu jest zawalone. Dlatego muszę się dostać na ten brzeg, prawy. Póki mam pochodnie, to ja może tu zapalę. Troszkę zmarzł. Tam będzie jakaś spinaczka, więc pasowałoby chyba coś takiego popodgrzewać, chociaż na razie bym się chciał troszkę dogrzać, więc wody zrobię. Wrzucę jeszcze jeden węgiel. Środek dnia. Dobra, o, idziemy.
Ale to zgasi pewnie. No jak? Pamiętam tej trasy. Nie może być tak, że ja tutaj w jedną stronę tylko mogę zejść, bo pamiętam, że chodziłem w obie. Tam wilk łazi. Więc jak tu wejść na górę? Przegapiłem jakąś linę. Ciekawe. Zgaś na razie. Spróbujmy to narysować. Tędy zszedłem. Jestem gdzieś tu. No i widzę to. Aż tam dalej, ale... Jak dalej? Chciałbym wejść... ten wodospad. Jest ten most urwany. Widzę, żebym tu gdzieś mógł. Wchodziło się wodospadem? Nie. Nie, tam jest skała. Nie ma wejścia. Przecież tu już chodziłem, musiałem tam być. Tu jest urwany most. Dobra, jedyna opcja to zejść tam niżej. Przecież tu nie wrócę, bo to jest w tym samym miejscu będę. Ogrzewania chwilę. A to pij. Jeszcze mam jedną. Tędy wszedłem, tu jest lina, okej. Okay. Muszę na ten brzeg wejść, no to idziemy, aż znajdę coś na tym brzegu. Będę musiał zejść. Ale nie pamiętam takiego, żebym schodził po czymś takim. Trudno. I na prawy brzeg pasuje wyjście liną. Wilczek. Zjeść go. Jest ten zwykły. Czemu uciekasz? Jaskinia. Jest tu lina, dobra. Nie wiem dokąd. Chodź tu. Do jaskini chodź. Tak.
kierunek tu jest. Mi się znów ta strzała złamała, przecież to była świeżo zrobiona. Nie, taki dziwny był trzask. Dobra, zróbmy tu obóz. Nie wiem, czy jest późno już. Wcześniej w sumie to nie będę na długo robił. Wonder if I can drop any of this gear. Węgla. Co ten węgiel tu taki przylepiany do ściany? To się rozłoży. Było tu jeszcze coś. O, tu jakieś ognisko było. Drewno. Rzucę. To wyrzucę. Węgiel w sumie tu z 5 sztuk. Ja idę do kopalni, to tutaj mogę wrzucić te 5, może się kiedyś przyda, jak tutaj utknę. No dobra. Co to naprawy? Misia by trzeba było wreszcie naprawić. Muszę wrócić do nad jezioro. Tam chyba miałem misie. Suszyły się. Przyspieszcie, będę czekał. Powiedzmy. Rzucę, żeby to się dokończyło. Okej. Czy to się przekłamie? A, wewnątrz jest to. Wrzucę jeden patyk. Niech to się smaży. Patyki. I co tutaj wody niosę? To zaczęło za bardzo dmuchać. Kawa.
na linę. Tam chyba są dwie liny. Ale inne czasy. Zostanie. Choć mógłbym go... A, dobra, już nie ma czasu. Skórę i wszystko zostawić, to by już wysychało. Coś dziwnego jest. Przy takim wietrze ja cały czas chodzę z pochodnią. No, a teraz sobie przypominam, tędy się schodzi, jak się idzie w fabule z kopalni. Tam się idzie. A tu z powrotem się nie da jednak. Tak jak się przyszło. Tylko tu będą dwie liny chyba, tak? Kurczę, ja muszę ściągnąć ten... Po co ja to w ogóle zabrałem? Kamizelkę, kulutko. Bo przez nią ja się męczę za szybko. Patrz, ja tu nie wyjdę. Po co ja to ubieram? A nie, nie mam ubranej. Czemu się tak męczę? Co tu jest? Nic tu nie ma. Co? Ten? Zastrzyk? Nie, tego nie wyjdę. Bo z tym... Co teraz mam? Mogłem poczekać do rana, to... Teraz ja już muszę zastrzyk. I wylecieć do samej kopalni. Dobra. Że tu będzie jeszcze jedna lina chyba. Zdążę? Czy będę nocował na półpiętrze? Tylko ona nie będzie tu od razu, tylko muszę do niej dojść jeszcze. Ej! Co on tak... wariuje? Się. Ej, sam koniec. Tylko czy jeszcze była jedna? Nie. Bo na szczęście. Jestem. Chciałem. Dobra, biegnij, póki jeszcze działa. Tu jest jakaś jaskinia. Idziemy spać. Bo nie wiem, czy tam jeszcze jednej nie ma liny. Jak zobaczyć. Ja tu mógłbym jeszcze z godzinkę przespać. Jest jeszcze jedna lina. Nie, tu już będzie kopalnia.
takim wąwozem się szło od niej. If I don't rest soon, I'm gonna faint. Not to say it's better. Czy jeszcze jedna lina? Ale tutaj róży rośnie. Jestem przy kopalni. Feel numb. Tu nie ma tego tylnego wejścia z babuły. Die if I don't warm up soon. Jest chyba zawalone tu. Czy jest? Nie, no jest. Tego przedniego chyba nie ma w takim układzie. Could end up being useful. Nauczyłem się chyba teraz robić terace, tak mi się wydaje. Chyba jak się je znajdzie pierwszym razem. Ja przyszedłem tamtym, ale to jest jednak wejście też przodem. Zostawię tutaj węgiel. Co on się tak trzęsie? Co ci jest? Nie, jednak jest zawalone to wejście. Czyli tylko tam jest wejście. Warsztat? To jest zwykły stół. Nie było tu warsztatu gdzieś. Tam jest tylko wejście. Przy schodach zostawię ten węgiel. Raczej w środku mi się nie przyda. W środku to ja raczej nie będę nic palił.
Cześć, Jerry. Wyciszyłem? No faktycznie. Kurczę, ja miałem się przespać. Zmachany jadę. Czy tu już jest gaz? Nie, jeszcze. Tam przy wyjeździe na górę będzie gaz dopiero. To tu gdzieś się prześpię za chwilę. Ja nie zjechałem za nisko. Co tak trzęsie nim? Toxic gas. Ma tu jakiegoś warsztatu. Dobra, muszę się tu przespać, zanim pójdę do gazu. To zabrzmiało. To jest bug chyba, jak chodzę po tych kamieniach i on to taki efekt robi, jakby faktycznie wstrząsy były. Tak jakbym kolidował z tymi kamieniami, czy o co to chodzi. A, miałem tu jakiś napój. I woda. Jeszcze to ośpię w sumie, jest tak. Tyle nie uśpi, ale... Może to zatankujmy. No dobra, no to do gazu. Zapisane jest. I znów, jak chodzę po jakichś takich powierzchniach. Coś się tu zgliczowało chyba. Tu jest powietrze, tak. Brak uchwytu. No dobra, to trzeba iść. Wiem, że to nie było jakieś takie, bo oni to zrobili, żeby tu raczej się nie pozatruwać za bardzo. Tam jest następne powietrze. Zostaw lampę. A jak nie, to będzie koniec. Save'a i tyle w temacie. No i znów. Elevate. Tego nie kojarzę. Ale to które tu piętro jest? Tam już widzę gaz. A to chyba tędy mam iść. Czy do windy? Chyba tam jednak. Babule tu było miejsce, w którym mogłem oddychać. Coś popsuli, przecież co to tak się trzęsie. Teraz jestem tu za tym. Aha, czyli muszę iść tam do tej windy jednak. Młotek to znalazłem.
to jestem po drugiej stronie, tak jak patrzyłem. No dziwnie się trzęsie. To w niektórych miejscach tylko, jak tak gdzieś w tunelu. Nie wiem, czy muszę zobaczyć, na czym będę stał wtedy, jak się trzęsie. Przedtem byłem na tych deskach. Gdzieś w tym miejscu było przecież. Teraz nie ma. Jak wyszedłem stąd, to się zaczął trzęsieć. Gdzieś tu? Nie wiem. Czyli wszystko zależy. Tam chyba nic nie było, nie chcę mi się rozbierać, przez co przejść. Nie. Nic tam nie ma. No dobra, to co, kończymy ten save. Chodząc tu. Tank jeszcze. Raz prawie się zatrułem tu, bo za długo na kucaka szedłem tu. Nie trzeba tak daleko iść na kucaka. Muszę jeszcze to, żebyś był dobrze odżywiony. Wypij, żebyś był lżejszy. Co, idziemy? Tam już widziałem gaz. Tu przez chwilę trzeba iść na kucaka. Buty ściąga. I skarpety. Ja tutaj na kucaka chodziłem, a tu można na stojąco. Później mi brakowało praktycznie, żeby wyjść. Tu jest powietrze. Coś tam dalej jest? Czy to tylko tak zrobili, żeby zaczerpnąć? Chyba tak. Do windy. Nie. To ja tego przystanku nie robiłem wtedy. Dlatego tutaj byłem już na końcu odliczania. Do góry można, ale na razie szukamy to piętro. Znów się trzęsie. Boję się, że tu się zapadnę zaraz. Tekstury im się nie zeszły. Nie spadnę gdzieś za mapę? Nie. Znów się trzęsie. Może jest jakieś wstrząsy faktycznie. Cały węgiel stąd wyniosę. Tam coś było na górze. A tam się wchodzi do tych... do tych skrzyń. Dobra, wejdźmy.
O, wiadomość. Kod do warsztatu. Chcę się robić amunicję. Tutaj już wszystko to, co ważniejsze wziąłem. Tu coś było. Detonator. Mogli coś dać. Tyle. Jakaś czarna dziura. Nie jestem aż tak ciekawy. Powinienem spać chyba piętro niżej, tam gdzie jechałem, skąd przyjechałem. Tylko mógłbym wpaść w środek gazu na przykład. Spójrzmy. A tu nie były zamknięte te drzwi, ja nie musiałem je wyważać. Okej, czyli teraz do góry jeszcze jedno piętro. Kopalnia zaliczona. Można wracać na ten. Na dołek. Do więzienia. Cold. Aha, tylko ja będę musiał tam pójść po te rzeczy, co zostawiłem. To przecież ja wyjadę z innej strony. Chociaż nie, dobrze, wyjadę, dobrze. Skoro winda jest tu, to zostawię tutaj lagę. Bo ona tylko do tego służy, więc jak będę chciał jechać, to się będzie. To się przyda tutaj. Pewnie będę ze złomem chodził. Znów się część. Wiem, że ominąłem tam pewnie jedną rzecz, bo w tej gazie w jednym miejscu coś leżało chyba na beczce, tak jak pamiętam. Ale chciałem jak najszybciej przebiec, choć widzę, że tam jest teraz luźno. Być może dawniej to chyba mniej czasu było na to przejście. Albo więcej tego gazu, dłuższy dystans. Wyjdę tutaj, gdzie zostawiłem młot. Tak? Tak. Czyli w dobrym miejscu to zrzuciłem. To ja nie zostawiłem młot, a nie młot, to ja tam podniosłem. Zostawiłem tylko te rzeczy. Okej. Okay. Dobra, teraz to ja mam. Skarpety ściągnięte. Do wyjścia.
Też coś zostawiłem. Tylko kurczę, nie było warsztatu. Byłem przekonany, że warsztat jest w kopalni. Albo gdzieś przeoczyłem go. Tu nie ma pod stołem, znaczy pod schodami. Nie ma. Ciekawe, czy w tych kartonach coś... Nie chce mi się sprawdzać. Dobra, pozbieram wszystko i później prze... Przeanalizuję, co zabierać. Niepotrzebnie brałem tą kamizelkę w tą podróż. A po co mi ten węgiel? Wyrzucę go na zewnątrz, żebym wiedział, że tu jest. No dobra. Myślałem, że tu jest skrzynia. W skrzyni włożył. Ile tego węgla nazbierałem? No sporo. To też. To też. Resztę wrzucę w środku. Co za dziura? Tu pozostawiam niektóre rzeczy jeszcze. Zabieram młot. Co ja mogę go zabrać? Na razie waży ok. Trochę węgla jeszcze zabieram. Pracę. Zjedz to. Spodnie. No dobra. Trochę węgla jeszcze wezmę. Kalorii już nie ma za dużo, tu królik jakiś się plątał. Jeszcze przeglądnę te okolice przed kopalnią. Co tam jest? Ostatnia szansa. Na co? Tu nie ma wejścia, ok. Fabule się zawaliło, więc pewnie przez to tak zrobili. Tak jak i więzienie jest w stanie po fabule. Jakaś skrzynka jeszcze. Nie chcę. Drewno rzucę tam przy wejściu. Czyli nic tu nie ma praktycznie. Can't feel my feet. No dobra, to co rzucę tu. Nie to. O. O, chodzę z tymi gołymi nogami. Węgla 8, a wezmę sobie te 8. To zapiszmy i na tym będę kończył dziś. Zapisało? Zapisało.
Także dzięki. Na razie. Kopalnia przeglądnięta. Następnym razem trzeba będzie wrócić do więzienia. Kot znaleziony. No i warsztatu tu nie znalazłem. Trzeba będzie robić strzały już na więzieniu. Dobrze, że chociaż te trzy zrobiłem. W tym warsztacie tam na jeziorze. No nic, na razie.